Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Dzisiejszy odcinek będzie zawierał wiele uproszczeń i skrótów myślowych, które są absolutnie konieczne, żebyśmy nie utknęli tu w wielogodzinnym tłumaczeniu niuansów, które dodatkowo sprawiłyby, że materiał ten straciłby całkowicie dynamikę i był nudny, a które to uproszczenia i skróty myślowe w żaden sposób nie zmieniają ogólnego przekazu, który brzmi: Nie macie Państwo ostatnio wrażenia, że tak zwany obóz Platformy Obywatelskiej z Przyległościami i tak zwany obóz Pisu z Przyległościami jest jak dwie mafie, które żerują na tym samym terytorium i zasadniczo niewiele się od siebie różnią, a cały ich konflikt sprowadza się jedynie do tego, kto będzie rypał, wykorzystywał. I gnębił ludzi, którzy na tym terytorium uczciwie pracują, bo ja coraz częściej mam takie wrażenie i one mi nawet już graniczy z pewnością, że PiS i PO oraz ich przyległości to się różnią od siebie jak dwie strony monety. Niby przeciwieństwo, przeciwieństwo ale zasadniczo to część jednej. Całość. Doskonale widać to na przykładzie tak zwanej afery wizowej, która moim skromnym zdaniem jest częścią większej afery, zwanej aferą migracyjną, która pokazuje, jak bardzo ktoś z 10 lat temu plus minus zdecydował, że świat zachodu ma zostać zmieniony w znaczeniu Zniszczony, na trwale przekształcony na gorsze, przez napływ imigrantów, którzy zamiast się dostosować do naszej kultury i stać częścią naszej kultury, naszego społeczeństwa, to zamierzają wymusić zmianę kulturową naszego społeczeństwa zmusić nas, żebyśmy się do nich dostosowali. I jeszcze, żeby to wszystko odbyło się na nasz koszt, drodzy Państwo, pan Donald Tusk i jego poblecznicy nagle są pioruńsko oburzeni i słusznie, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, i tu będzie w miarę wierny wyciąg z ogólnej wypowiedzi tych ludzi. Że rząd prawa i sprawiedliwości naraził bezpieczeństwo Polski i Europy, wpuszczając do Polski potencjalnie niebezpiecznych imigrantów z krajów muzułmańskich, którzy zapłacili łapówkę za wizę. Ma 100% racji. Tylko, że z całych tych dużych słów, które padły, ciekawe jest, Ciekawe są te zdania, w, te, te słowa w środku. Niebezpiecznych imigrantów z krajów muzułmańskich. Tuskowi i jego obozowi przeszkadza, że PiS wpuścił do Polski, a co za tym idzie do strefy Schengen, gigantycznej ilości niebezpiecznych imigrantów z krajów muzułmańskich. Ma rację. Czemu więc temu samemu Tuskowi i tym samym jego poplecznikom nie przeszkadza, a nawet pochwalali i chcieli, a także nadal chcą, być częścią wpuszczania do Europy niebezpiecznych imigrantów z krajów muzułmańskich, którzy nie dali łapówki PiSowi w gigantycznym uproszczeniu, a przemocą, siłą, podstępem wdarli się na terytorium Europy, na przykład płacąc przemytnikom. Jak to jest, że według Pisu ten sam człowiek, zupełnie obcy nam kulturowo, z nie do końca jasnymi i bardzo często niecnymi zamiarami, który przyjedzie do Polski na podstawie wizy, którą zdobył nie dlatego, że został prześwietlony, sprawdzony i jest bezpieczny, tylko dlatego, że zapłacił komuś pieniądze. Dlaczego zdaniem Pisu ten człowiek jest ok, a zdaniem platformy jest nie ok? Tymczasem zdaniem platformy taki sam, analogiczny człowiek z tego samego obszaru, o takich samych przekonaniach politycznych, społecznych, ekonomicznych, religijnych, wyznających te same poglądy, bardzo mocno ocierające się o totalitaryzm religijny, który dostał się na teren Europy, bo zapłacił przemytnikowi na przykład z Libii albo białoruskim służbom nagle jest całkiem spoko i należy go nazywać uchodźcą. Proszę państwo, to są ci sami ludzie z tych samych kręgów kulturowych, z tych samych kręgów społecznych, z tych samych kręgów religijnych mających mniej więcej te same przekonania. I jedni i drudzy nie zostali w żaden sposób prześwietleni przez służby, gdy się tutaj znajdowali. Jedni i drudzy z taką samą dozą prawdopodobieństwa będą chcieć pracować i się integrować, jak i chcieć zmieniać nasze społeczeństwo, popełniać przestępstwa, próbować forsować zmianę kultury w naszym kraju na dopasowaną do ich potrzeb często bardzo mocno idącą w stronę prawa szariatu, które jest prawem no, mocno ocierającym się o totalitaryzm religijny. Jedyna różnica jest taka, że w jednym przypadku ci ludzie w cudzysłowie dali w łapę libijskim przemytnikom lub FSB białoruskiemu i to oznacza według PiSu, że są kompletnie B, a według Platformy, że jednak cacy? Czy też dali w łapę w cudzysłowie Mówiłem na początku, wielkie uproszczenia tutaj robię, pisowi, i wtedy według pisu są caca, a według platformy są b. A według mnie mamy tutaj do czynienia z bardzo ostrą schizofrenią i chyba już powoli zaczynam rozumieć, dlaczego politycy i to nie tylko pis, ale wcześniej Platforma również rozmontowywały polską psychiatrię. Bo tylko ze względu na kompletną zapaść systemu opieki zdrowotnej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem psychiatrii, no, nie da się jasno stwierdzić jednostek chorobowych, które tutaj za, za, za tymi sposobami narracji topowych polskich polityków przemawiają. To nie jest normalne. Drodzy Państwo, a najbardziej jest nienormalne to to, że. Ludzie łykają tą narrację. Tak jak ja, że przepraszam za wrażenie, jedni i drudzy są porypani, to jakoś prawie nikt tego nie zauważa. Ludzie się dzielą na dwa obozy. Team Tusk i Tim Kaczyń... Kaczyński. Niczym jak kilka lat temu w... były takie filmy o superbohaterach. To się chyba nazywało Wojna Superbohaterów coś takiego. Był Tim. Kapitan Ameryka i Team Iron Man. I dzieci kilkuletnie biegały na placach zabaw, jedne przebierały się za Ironmana, drugie przebierały się za Kapitana Amerykę i za sobą walczyły. Oczywiście do tej walki kupowały bardzo dużo akcesoriów, jakieś tam tarcze, jakieś tam maski, jakieś tam rzutki, giwery, przypinki, spinki. Biznes się kręcił. Na tej wojnie domowej superbohaterów właściciele franczyzy superbohaterskiej zarobili masę kasy. I najbardziej mnie śmieszy to, że rodzice, którzy wówczas widzieli, że ich dzieciaki dają się zmanipulować, poszczuć producentom zabawek, bo dzięki negatywnym emocjom, które wzbudzono w tych dzieciach zwiększono sprzedaż i to było oczywiste dla tych rodziców, że to jest sztuczny konflikt, sztucznie wywołany przez speców od marketingu w celu zwiększenia sprzedaży. Teraz ci sami rodzice kompletnie nie widzą, że dali się na siebie poszuć, też specom od marketingu, tylko nie gospodarczego, a politycznego. I za sprawą tego, że dali się poszuć, ci, którzy opłacili tą, tą szczczulnię, czyli politycy, mają korzyści. W momencie, w którym kłócimy się ze sobą, która nielegalna imigracja, mówię znowu w cudzysłowie, na początku powiedziałem, wielkie uproszczenia są w tym materiale. W momencie, w którym kłócimy się ze sobą, która nielegalna imigracja jest zła, niedobra i nie powinno jej być, zapominam o najważniejszym. Tego w ogóle nie powinno być. Świat Zachodu. Zwłaszcza Europa, a jakby tak spojrzeć wnikliwie, to praktycznie wyłącznie Europa pogrąża się w chaosie poprzez przyjmowanie gigantycznych ilości nielegalnych imigrantów. Zwróćcie uwagę, że mamy do czynienia z bardzo ciekawymi kwestiami. Izrael, który mówi nam, że my musimy przyjmować tutaj uchodźców. I w 2015 bardzo szczególnie mocno o tym mówili, że to jest kwestia naszej wiary chrześcijańskiej. Wieszcie, bo Izrael najlepiej się zna na wierze chrześcijańskiej. I oni mówili, że jakiekolwiek stawianie murów, zapor i niewpuszczanie uchodźców, bo tak byli wówczas nazywani tych ludzi, to jest po prostu czyste zło. Przypomnijcie mi, co zbudowali na granicy autonomii palestyńskiej? No kurde, wydaje mi się, że mur. I wydaje mi się, że nawet czasem do tych ludzi strzelają. Jeśli się mylę, proszę napiszcie w komentarzu, że to jest fake. Wezmę i sprostuję. Ale jak ostatnio sprawdzałem, to nawet było pełno w internecie geolokalizowanych zdjęć tego muru. I nawet niektórzy Izraelczycy dopatrywali się w tym murze pewnych skojarzeń z latami 40. ubiegłego wieku i, budow i budowlami niesławnego akwarysty. To tak a propos. Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone nie mają ochoty na wpuszczanie do swojego kraju nielegalnych imigrantów. Trump zaczął um, budować mur, Trump zaczął budować zapory różne, ograniczenia na granicę. Ta druga strona mówiła, o Trump, faszysta, jak można takie rzeczy robić, jak można ograniczać? Każdy ma prawo. Przypomnijcie mi, ile lat już Biden rządzi? Chyba trzy. Ile metrów muru zbudowanego przez Trumpa zdemontował? Chyba ani jednego? A zdaje się, że poprzez różne wzmocnienia elektroniczne, w tym sprawdzanie różnymi georadarami, czy nie robią podkopów pod tymi murami, to ten system zbudowany przez Trumpa został bardzo mocno uszczelniony. Ba! Wiecie, dlaczego? wysypała się afera wizowa pisu popisowcy wkurzyli amerykanów amerykanie to już powiedziano w mediach głównego nurtu się wkurzyli bo w zeszłym roku bodajże we wrześniu wyraźnie dali znać polskiej stronie że na granicy meksykańsko amerykańskiej mają niespodziewanie dużo podobno głównie gruzinów z wizami polskimi. Że co się kurde nie tak, że tak wielu gruzinów, którzy chcieli pracować w Polsce, dostali polską wizę pracowniczą, nagle próbuje nielegalnie przedostać się do Stanów Zjednoczonych, że to wygląda tak, jakby ludzie, którzy od początku chcą się nielegalnie dostać do Stanów Zjednoczonych, znaleźli sobie furtkę poprzez Polskę i poprzez legalną wizę polską i poprosili stronę polską, żeby coś tym, kurde, zrobili. Bo chyba wydają te wizy, w sensie, że my wydajemy te wizy niewłaściwym osobom, bo te wizy pracownicze to powinni dostawać ludzie, którzy chcą pracować w Polsce. A jak dostają je ludzie, którzy zaraz po otrzymaniu... Próbują nielegalnie szturmować amerykańską granicę na innym kontynencie, to znaczy, że ci ludzie zostali źle sprawdzeni. Tak przynajmniej wynika z tego, co się mówi w mediach głównego nurtu. No to był wrzesień zeszłego roku, czyli rok temu. No i wygląda na to, że pisowcy pokazali Amerykancom Gezli Hockiej. Amerykanie, zwłaszcza CIA, to nie są ludzie, którym można pokazywać Gezli Zwłaszcza jak oni grzecznie do ciebie, że człowieku robisz rzeczy na naszą niekorzyść. To nam się nie podoba, szkodzisz na przestań. I zwłaszcza jak mają rację. Bo kiedy Amerykanie wykorzystują, kiedy Amerykanie traktują kogoś jak neokolonię, kiedy Amerykanie na przykład żądają pieniędzy w zamian za ulokowanie fabryki na Twoim terytorium, która będzie ich, ale ty w dużej części za nią zapłacisz, jak z tymi cipami nie, no to wtedy rzeczywiście zachowują się źle. Ale kiedy grzecznie ci mówią, Ej, panie, bo ty wpuszczasz na swój terytorium ludzi, którzy potem robią nam kuku, no to mają rację. To jest trochę tak, jakbyś, nie wiem, e, poszedł do dentysty, który ma e, gabinet stomatologiczny w mieszkaniu i powiedział: Proszę pana, musisz pan coś zacząć robić z tym wpuszczaniem na teren naszego osiedla naszego bloku, patio, postronnych ludzi, bo strasznie dużo ludzi przyłazi do mnie i na przykład nie pozwala mi spać, bo mnie budzą, bo przyłażą do mnie do domu, chcą autografę i jak ja się ich pytam, kto ich wpuścił, to oni mi mówią, że dentysta. Weź pan, sprawdzaj, czy tych ludzi, których pan wpuszczasz na teren naszego osiedla... To naprawdę są Państwo pacjenci. To nie jest takie trudne. Nie wpuszczaj pan wszystkich jak leci. No to jest analogia, nie? Masz prawo. No i Amerykanie, ponieważ zostali zlani, no to pokazali pisowcom, że ich się nie zlewa. I zrobili taką baferkę. Ale co to pokazuje? To pokazuje, że Amerykanie, którzy generalnie od 2015 roku co najmniej, bo wtedy się zacząłem tym tematem bardzo mocno interesować, bardzo mocno wspierają emigrację w Europie ich przeróżne fundacje, NGOsy i inne tego typu sytu, y, instytucje bardzo chętnie wspierają napływ przeróżnych migrantów do Europy, czy to na przykład Erytryjczyków udających Syryjczyków, czy to na przykład Ukraińców z przygranicy z Polską, którzy udają ludzi uciekających z terenu objętych wojną. Sami na swój teren, to już migrantów nie chcą przyjmować. Czyli ktoś by tu powiedział hipokryzja. No bo kurczę, nas, Europejczyków, tutaj zachęcają, żebyśmy przyjmowali, a sami przyjmować nie chcą. A ktoś by powiedział, a może to coś więcej, może to coś głębszego, może to jakieś celowe działanie, tak czy siak. Wydaje się, że na świecie, poza Europą, istnieje dość duża świadomość tego, że pozwalanie przyjeżdżać do swojego kraju ludzi, którzy są bardzo odmienni kulturowo ludzi, którzy nie do końca mają ochotę, nie zawsze mają ochotę pracować ludzi, którzy często są roszczeniowi. I co najważniejsze, ludzi, którzy często są nieprzystosowani do życia w danym kraju, bo nie znają kultury, nie znają norm społecznych, więc siłą rzeczy nawet nie bardzo jest możliwość, żeby oni się do tych norm społecznych dopasowywali, bo nich nawet nie znają, ba często nie znają języka, że generalnie na świecie jest świadomość, że to jest bardzo nierozważne zachowanie. Tymczasem Wydaje się, że jedyna Europa tak się właśnie zachowuje. W Australii, jak chcesz tam przyjechać i chcesz tam mm, dostać wizę, żeby móc się tam w Australii osiedlić, to musisz przejrzeć sobie taką listę zawodów, które aktualnie są w Australii poszukiwane. Jeżeli masz kwalifikacje z jednego z tych zawodów, które aktualnie jest w Australii poszukiwane, bo tam brakuje ludzi, o to tak. Ale nie ma tak, że przyjedziesz do Australii i zostaniesz Australijczykiem, bo ty tego chcesz. Gówno to Australijczyków obchodzi. Australijczyków obchodzi dobra Australijczyków. Mają korzyść z tego, że ty przyjedziesz i będziesz i że się tam osiedlisz? Proszę bardzo. Nie mają korzyści? No to sorry. I to jest generalnie podejście, które dominuje na świecie. A my mamy takie podejście romantyczne. Będziemy Zbawiać cały świat i pozwalać różnym ludziom przyjeżdżać z grubsza dlatego, że na to chcą, że tego chcą. I są generalnie dwie wersje. Jedni tak bardzo chcą, że zapłacą łapówkę, formalnie jakąś tam opłatę jakiejś niezależnej firmie, która dzięki układowi z pisem może te wizy załatwiać, a drudzy zapłacą FSB, przepraszam, KGB, bo na Białorusi jest jeszcze KGB. Czy przemytnikom libijskim, którzy nielegalnie tych ludzi przerzucą. Dla mnie to jest niewielka różnica. I jako społeczeństwo powinniśmy się zjednoczyć i powiedzieć politykom, co wy tu kurczę odpierdzielacie. Nie dość, że mamy problemy gospodarcze. Nie dość, że mamy bardzo poważne problemy geopolityczne. To jeszcze dorzucacie nam nowe. Wy dorzucacie nam nowy, bo kiedyś to było całkowicie normalne, że nielegalne przekroczenie granicy jest przestępstwem i generalnie ludzie tego nie robili, bo można było za to trafić do pierdla. Teraz nagle wy wprowadziliście zasadę, że ten, kto przekracza nielegalnie granicę, to już się nie nazywa przestępca, tylko się nazywa uchodźca. I próbujecie Lansować jakieś takie choroby yy, z pogranicza chorób yy, tych, jak to się ładnie mówi, wzrokowych i chorób neurologicznych, że facet patrzy na mężczyzn w wieku poborowym, a widzi zdrowych byków, a widzi kobiety z dziećmi na rękach. Prawda? No to jest moim zdaniem no, bardzo głęboko nienormalne. A najbardziej nienormalne jest to, że my, to no, teoretycznie wykształcone społeczeństwo, się na to łapiemy. I tego jednego najbardziej nie rozumiem. Trzymajcie się, drodzy Państwo. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Pa!